Hej! Ja jestem Piotrek. A ja Paulina. I witamy na kanale Duologia. I wybieramy się dzisiaj na czwartą edycję Tysiące Książek za Siódemkę, organizowaną, jest to akcja organizowana przez Dom Wydawniczy Rebis tutaj w Poznaniu, więc jesteśmy na miejscu i stwierdziliśmy, że pójdziemy zobaczyć. W końcu coś, co nie dzieje się albo w... Zapomniałem, czekaj, gdzie jest ten twój znajomy? Wrocław. Właśnie, w końcu coś, co dzieje się w Poznaniu, a nie w Wrocławiu, albo w Łodzi, albo na przykład w Lublinie. Jak skoro jak mieszkaliśmy w Lublinie, to wszystko się działo w Poznaniu. Jak mieszkałam w Poznaniu, wszystko się dzieje we Wrocławiu. Tak, to znak. To znak. Dobra, idziemy. Za długo tutaj nie było co nagrywać, to było po prostu książki poskładane na paletach i można było sobie wybierać i każda kosztowała 7 zł, jak nie trudno się było domyślić. Ja w ogóle chciałam zauważyć, chwila ciszy dla tych genialnych umysłów. Jakby w ogóle nie przyszło nam do głowy sprawdzić, gdzie to jest, dopiero jak już dosłownie wyszliśmy z domu, to stwierdziliśmy, że może sprawdźmy, gdzie idziemy. I okazało się, że to jest w ogóle na jakimś zadupie. Ja sobie uroiłam, że to jest jakaś księgarnia na Starym Mieście czy coś, a to trochę takie zadupie było. Ale mamy, kupiliśmy sobie po 3 książki. Tak, czyli łącznie zapłaciliśmy 42 zł za 6 książek. Jakbyśmy poszli normalnie do księgarni, to zapłacilibyśmy tyle za jedną. Więc... Moje 3 kosztują po 35. Moja jedna kosztuje po 45 moje wszystkie. Więc wydaliśmy... Zaoszczędziliśmy bardzo dużo. Dobra, i tak bardzo pokrótce wam powiemy, dlaczego wzięliśmy te książki, no jeszcze jakby nic wam więcej nie możemy opowiedzieć, bo ich nie przeczytaliśmy, dopiero je kupiliśmy. Ja wybrałem pogrzeb na zamówienie, bo... Poczekaj. Bo to kółko wygląda jak znak metra w Londynie, więc pomyślałem, że coś muszę o Londynie. Ale przeczytałem tytuł i zacząłem czytać z tyłu, że... Ktoś sobie ustalił pogrzeb i później umarł. Jest jakaś śledztwo, więc myślę, kryminał może mi się spodobać. Z drugiej strony 7 zł. Ja mam tutaj taką książkę Polowanie i jest to thriller. I szczerze to nie wiem za bardzo, po prostu chciałam coś wziąć. Thrillery z niebieską okładką jakoś mnie do siebie przyciągają, jakby to jest kolor dla thrillerów. I mamy tutaj jelenia o ludzkich oczach, jest tutaj polowanie, ale nie chodzi o polowanie na zwierzęta. Tylko takie bardziej na ludzi i podobno jest to niezwykle aktualna powieść o życiu przesiąkniętym strachem i ten autor, ten pan Bernard Minier, prawdopodobnie się tego, nie, jak to się może czytać, na pewno nie Minier. No ten pan w każdym razie jest wielokrotnie nagradzanym mistrzem thrillera, tak tutaj jest napisane z tyłu, więc zaufam, bo jest dosyć takie cienkie. Kolejną książką jest są smuczekły. I z tyłu pierwsze zdanie. Mamy rok 1876, Dziki Zachód. No to już tym byłem kupiony. Brada, what's that? Bardzo pasuje do tego, że w momencie, w którym pokazywałeś tę książkę, jakiś sąsiad wyrzucał śmieci pod nasz pokój. Tak. Ale też pasuje, no bo to jest właśnie historia, która dzieje się na Dzikim Zachodzie i jest tam dwóch rywalizujących ze sobą profesorów tego słowa. Paleontologii. Tak, czyli szukają ogólnie kości dinozaurów. Ciekawe. Do tego smoczy kieł, nie? W ogóle ta okładka, ta grafika i ta kolorystyka bardzo przypomina te ładne wydania Parku Jurajskiego. Wow, skipałk. Kolejne co mam to jest Pustynia i Morze. Jest to reportaż, jest to prawdziwa historia o walce, przetrwaniu i potędze ludzkiego ducha. Ogólnie tutaj Michael Scott Moore w 2012 ukończył cykl reportaży o hamburskim procesie piratów somalijskich i udał się gdzieś tam bardziej ich poznać, żeby coś więcej opisać i trafił w niewolę, z tego co zrozumiałam. I tutaj to opisuje, więc myślę, że to może być ciekawe, bo temat współczesnych piratów jest mega ciekawy. I ostatnią książką to jest... To nie jest przypadek, że to jest ostatnia książka. No i w sumie jak z większością, zacząłem trzy pierwsze słowa z tyłu, już myślałem, a
fajnie biorę. Przy tych cenach łatwo tak popatrzeć sobie po prostu, a fajny tytuł, a fajna okładka. Najgorsze było to, że zawsze jakiś tytuł mnie przyciągnął, czy jakaś okładka, i biorę, czy tam z tyłu, trzeci tom cyklu. 59 tylko, z 69. 50 tom trylogii. A nie, Remigiusz, może się mi ich nie wydaje. Ogólnie jest historia dwóch spraw, które łączy zgorzelecka mafia. Więc mafia, karkonosze. I ostatnie, co ja wzięłam, to wierny Rusłan. I najpierw to wzięłam, bo tak zobaczyłam piesek i coś, a potem patrzę, że to jest historia łagrów. Łagrów. Zawsze mylę łagry i lagry. Jakby ja znam różnicę, ale i takie mylę. I ja ogólnie jestem średnio zainteresowana II wojną światową i szczególnie ta strona Rosji też mnie w ogóle nie interesuje, bo jeszcze jakby o Niemczech jeszcze okej, ale tak o Rosji nie wiem, jakoś w ogóle wykracza to poza moje zainteresowanie, a ja się nigdy nie interesowałam historią. Trochę mnie to boli, w sensie trochę czuję, że powinnam tak coś wiedzieć jakby dla siebie, po prostu coś wiedzieć więcej. W każdym razie czytam tutaj dalej i nie zniechęciłam się po tym pierwszym zdaniu, że jest to o Rosjanach, o II wojnie światowej, bo tutaj mamy na okładce pieska i to jest o pieskach po likwidacji obozu Rusłan i inne psy. Aha, bo to myślałam, że to jest nazwa obozu. Po likwidacji obozu Rusłan, który jest psem, to nie jest nazwa obozu, to jest pies. Te psy zostają po prostu wypędzane i tutaj mamy coś o nich i stwierdziłam, że to jest na tyle cienka książeczka i na tyle gdzieś tam przyjazna tematyka, znaczy przyjazna tyle, na ile wiecie, jak druga ja się to może być przyjazna, no chodzi mi, że pieski, że właśnie może przeczytam, może to poszerzy trochę moje horyzonty, może mnie zaciekawi, otworzy bardziej na jakąś historię. To jest taka w sumie niedawna historia, którą nasz kraj w ogóle bardzo, bardzo lubi przeżywać, więc warto może coś wiedzieć. No i to są książki, które kupiliśmy. W ogóle chciałam zauważyć, że te wszystkie książki były takie dosyć cienkie. Nie ma tutaj takich grubych książek, w ogóle mało było takich grubszych. Było parę takich. Parę, no ale no większość jednak była taka cienka, aż się zdziwiłam. Nie jest takiej grubości, no, takie coś. Ale to mało, bo też jak szliśmy i mijaliśmy ludzi, tak mamy, o idziemy w dobrą stronę, bo idą ludzie z książkami, to oni też właśnie mieli takie same cienkie książki, też się zdziwiłam, o co chodzi, ale w sumie spoko. Większa szansa, że przeczytamy, jakbyśmy nabrali jakichś kloców, to potem by leżały. Ogólnie jak oceniasz to wyjście? Fajnie, tylko szkoda, że tak daleko. No. Pół godziny w jedną stronę, transport sam nas kosztował. No ale po książki za 7 zł, no, gdzie indziej takiej możesz dostać, no. No. Krócej wybraliśmy te książki, niż jechaliśmy. Prawda. Fajnie, ciekawe rzeczy, mam nadzieję, że mi się spodobają. Tak. Na pewno też będę spróbował to czytać i o piratach. Ja na pewno będę to czytać, bo dinozaury mnie ciekawią. Także myślę, że oboje przeczytamy większość tych książek, jak nie po prostu wszystkie. Też wzięliśmy takie właśnie nie tylko fabularne, więc spoko. Ostatnio w jakimś tam, w tym vlogu z maratonu, nie ostatniego, tylko jeszcze poprzedniego, mówiłam, że trochę nie mam aktualnie siły na takie rzeczy, ale ostatnio nabrałam właśnie ochoty znowu na jakieś bardziej non-fiction, więc akurat tutaj się zaopatrzyłam. Fajna taka akcja. I to chyba szło w ogóle na jakiś cel charytatywny te pieniądze, ale nie wiem, bo tam na miejscu nie było, nie wiem, jakiegoś plakatu z informacjami czy czegoś takiego, ale wydaje mi się, że to właśnie jakieś charytatywne wydaje było. Mi się, że to dawało dzieciom takie naklejki, to chyba było tam tak? Informacje. Tak, bo widziałem jakieś naklejki, ale mnie dalej nie wiem, wziąć. No w każdym razie fajna akcja, dajcie znać, czy wy tam byliście lub w którejś z poprzednich akcji, bo to chyba czwarta już edycja była. A w tym filmie to już na tyle. Będziemy dawać znać w jakichś przyszłych vlogach, jak nam idzie czytanie tych książek. Zostawcie nam koniecznie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, odwiedźcie Instagrama i TikToka i to tyle. Pa, pa!